Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Moi drodzy, z nowym zarostem i nową fryzurą podchodzimy do starych dobrych misji, dlatego też nie będę zbędnie przeciągał, lecimy dalej. Tym razem jestem Woozy'ego, tak, to jest ten sam Sanchez z końca poprzedniego odcinka, dojechał razem ze mną. Ja sobie przy okazji coś w końcu zjadłem bez zwracania mojego obiadu, bo trochę się ograniczyłem. Jak widzicie, tłuszczyk zaczyna rosnąć, tak więc jesteśmy na dobrej drodze do totalnej transformacji. Weźmy w takim razie kolejne zadania, wy zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Let's go, co tym razem, ziomeczku? Przynęta, już mi się podoba. O, super. Dobrze wiedzieć. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat ass. No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Widzicie, Woozy to jest prawdziwy ziom, bo totalnie potrafi docenić moje starania i moje pomysły, poczucie humoru, urodę oraz co najważniejsze, moje wyczucie stylu i mięsne buty. No to cóż, jedźmy poza miasto. Prawdopodobnie możemy sobie tutaj roleplayować, że gdzieś w tle za nami jadą jacyś tam Wu-Tang Clan Boys, którzy ostatecznie chcą nas załatwić, a raczej chcą załatwić tutaj naszego szefuncia, ale wiecie... Bądźmy szczerzy, skrypty zrespawnują ich tam, gdzie mają się zrespawnować. Ale cóż, robimy w takim razie za przynętę. Ciekawy jestem, czy kolega tutaj, pan szef Azjata, będzie naszym przyjacielem i sojusznikiem przez jakąś dłuższą chwilę. Czy może też się wszyscy na mnie wypną, tak jak od początku tej gry wszyscy się na mnie wypinają. Poza Sweetem, Sweet to się wypina w więzieniu przed swoimi kolegami nowymi. Ale nie licząc Sweeta... Cholera jasna, no kurde, wielu ludzi, na których do tej pory trafiłem, nie ma już w moim życiu, ponieważ nie mogłem na nich najzwyczajniej liczyć. I tyle. Moje życie jest naprawdę usłane zdradą, pociskami i wywróconymi na lewo wnętrznościami krowy na moich butach. No ale cóż, fajna opcja w sumie. To są te momenty, kiedy naprawdę staje mi serce. I tylko serce, ponieważ nie ma w tym nic ekscytującego, a przynajmniej nie ten rodzaj ekscytacji. Jezus Maria, samochodzie pieprzony, nie oszukuj mnie. Muszę ostrożnie jechać. To są te momenty, kiedy nie mogę sobie pozwolić na wymianę mojego wozu na inny, tylko muszę naprawdę dojechać tym, bo inaczej wszystko będzie sfejlowane. Żebym chociaż do jakiegoś znacznika dojechał i osiągnął w tym sukces. Ludzie się tutaj przepychają na tych motocyklach, zero litości dla innego uczestnika ruchu drogowego. Tak jak ja prawie zabiłem rowerzystę, jak miałem swój egzamin na prawo jazdy. Jakimś cudem zdałem. W sumie teraz, jeżeli nie słyszeliście jeszcze tej nowości o mnie i rowerzyście na egzaminie, to możecie sobie zdawać sprawę, dlaczego tak, a nie inaczej jeżdżę w grach. To po prostu we mnie siedzi, ja tylko wiem, że muszę przestrzegać prawa, kiedy jeżdżę prawdziwym samochodem, a kiedy jestem w grach, daję, puszczam wodze fantazji i robię co chcę. Dobra, let's go. Jesteśmy na miejscu, udało się, chociaż tyle. Gdzie są teraz te gangusy? Gangusy, azjatusy. O kurwa, ty, dobra. Ja mam podążać wzdłuż punktów kontrolnych tym gównym jaja sobie robicie? Oczywiście, że będą strzelać do mnie. Jesus, no jaja sobie chyba ktoś robi. Jak ja mam tu przetrwać? Takim samochodem, kurwa, w takim miejscu mam jeździć? Przecież to jest rodzinny van. Jak zbytnio uszkodzisz drzwi, będą mogli spojrzeć do wnętrza. Kurwa, nie uszkodziłem jeszcze niczego, to oni do mnie strzelają. Typie, to auto jest przeznaczone co najwyżej do przewożenia dwójki dzieci Golden Retrievera, a nie uciekania przed gangusami. O Jezus Maria. Czemu taką zjebaną trasą muszę jechać? Nie mogę im pozwolić do siebie strzelać, żeby mi padły drzwi. Nie mogą jechać zbyt długo obok mnie, bo zajrzą przez okno i zobaczą, że go nie ma. Kurwa. O Boże, drzwi mi odpadają. Jak ja mam niby to przetrwać? Pojebało was chyba. Muszę jechać drogą, bo inaczej będzie to dupy. Opony mi już padły? Dobra, ale wiecie co? Przednie drzwi mogą wyjebać tak naprawdę. Nie mogą wywalić tylnych. Jeżeli szefu będzie gdzieś jechał... O,
Ty, ktoś chyba wyjebał w drzewo. Jak szefu gdzieś będzie jechał, to z założenia z tyłu. Tylne drzwi się trzymają, ja na razie trzymam też prędkość, ale uszkodzenia są na tak kurwa już wysokim poziomie, że jest źle. Ty, ale tak trochę wydają się, jakby mi mieli dać spokój. Dobra, jest git, jestem na drodze, chociaż tyle. Mniejsza szansa, że się wykurwie, ale nie no, oni mają Sanchezy. Najbardziej OP samochody, jakie są w tej grze, znaczy pojazdy w sumie, dwukołowe. Ale dobra, zyskałem lekką przewagę, zostawiłem ich z tyłu. Naprawdę to jest mocny kurwa klacz. Mocny klacz, kurwa, co ja z tym klaczem mam cały czas? Gdzie kolejny punkt? W prawo. Dobra, trafione, trafione. Czy ja mam jechać górą czy dołem? Nie mam zielonego pojęcia. Być może w tunelu będzie większa szansa, że, nie wiem, odepchnę ich od siebie. Chłop ze skrzynką z tyłu robi bardzo ostre tutaj zmiany pasa. Nielegalne. Dobra, dojechać do przodu. To jest jedno z tych zadań, gdzie jakby nie czuję chillu kompletnie, ponieważ dużo tutaj zależy nie ode mnie, tylko od potencjalnej celności NPC-tów. Ja nie wiem, czy to, co mówiliście, jest prawdą i zwiększyli celność tych niezależnych jakby postaci, tylko... Ty, czy ja mam jechać tędy czy drogą? Chyba drogą, dobra. Czy celniejsi są tylko moi współpracownicy, czy może celniejsi są wszyscy? Jak wszyscy to gorzej. Czy mogę ich tutaj już mordować? Tak, to koniec! Ha, ha, ha. Pizdy, co tam u was? Szefie, udało się odjechać? Rozumiem, że podjadą, zobaczą, że go tu nie ma, czy co? Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Guppy? Yes, not... Ja pierdolę, ta kierownica jak daleko jest. Mr. Ramfire Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety, thank you. Cool, I'll see you later, man. Yo! Yo! Yo, yo, yo! No i co tam, frajerzy? Decoy! Back to Chinatown! Back to Chinatown! Jakby... Mam wrażenie, że po takiej akcji oni powinni troszeczkę być... niepocieszeni, że nie było tutaj tego, kogo szukali i powinni mnie odstrzelić. Ale może się nie znam po prostu. Te, kurwa! Gdzie tam? Dokąd tam? Mój motocykl! Dziękuję ślicznie! O kurwa, ty! Nie! Nie! Jezus Maria, zacząłem pływać przez chwilę! I teraz musimy zapierdalać z powrotem do miasta, jak ja daleko odjechałem. Chuj, zrobimy sobie wyścig w takim razie. Tak dobrze teraz było. Zresztą sami mi reklamowaliście te wyścigi jako coś fajnego. Jadąc Sanchezem z powrotem z Los Santos do San Pierro. O kurwa. Mówiłem wam, żebyście mi dali spokój. Nie powiedziałem, jakie będą konsekwencje, jeśli nie posłuchacie, ale widzę, że odkryliście na własną rękę. Ohoho, ja nie wiedziałem, że tu mogą wybuchać stacje benzynowe. Jaja sobie robicie ze mnie, one są tak potężne. Nie, żebym był w stanie to w jakikolwiek jakby przemyślany sposób wykorzystać, ale dobrze wiedzieć. Gra, która ma stacje benzynowe i te stacje mogą wybuchać, to od razu jest plus 10 w moim liczniku. Maksymalna nota na moim tym liczniku? 10. Tak. Wystarczy, że gra ma wybuchające stacje benzynowe. Już jest dla mnie perfekcyjnym ideałem, nie do zastąpienia i nie do pokonania. Naprawdę, niewiele wymagam, po prostu lubię, jak stacje benzynowe wybuchają. Jakby jeszcze się dało na nich par... O kurwa, ale lak! Jakby dało się na nich jeszcze tankować, to w ogóle zajebiście. No ale hej, coś musi wybuchać, prawdopodobnie paliwo. Czas na skok prawdy i wiary. Nie, gówno, tam nigdzie nie skoczę. Zabiję się tylko tutaj jadąc. A wyląduję tym motocyklem. Ale nie dokończyłem chyba, bo mnie wybuch rozproszył. Jadąc do San Fierro na Sanchezie, chyba ze dwa te takie mini levele jazdy na motocyklu zdobyłem. Tak więc wjeżdżając do San Fierro, udało mi się podciąć samochód. Wjechałem jakiemuś autu pod koła i skończyło się to tak, że to auto prawie się wydupcyło. Tak więc jeżeli chodzi o motocykle, jestem dość niepowstrzymaną bestią w tej chwili. Nie wiem jak z takim chopperem, na którym teraz jedziemy, ale... Jakby na Sanchezie dałem radę. Ale wiecie to, Sanchez to jest... O kurwa, ale się chłop tutaj we mnie wbił. No dobra, okej, okay. Tak czy siak miałem wysiadać, więc zostawmy tego tutaj szlęzaka i lecimy na wyścigi w takim razie. Zobaczymy, co to będzie z tymi wyścigami. Już myślałem, że mnie opieprzy, że nie ma umiejętności jazdy. Ty, co to kurwa jest? To nie są... To, o nie, to nie są wyścigi? Zwiększaj czas całkowity przejeżdżając przez punkty kontroli. Co to... Ej... Aktualny czas, by zwyciężyć w Blood Ringu wynosi 1 minutę? Osiągnij wyższy czas całkowity niż wyznaczony... Typie, przecież to jest Mad Max San Fierro. Wjedź na symbol, żeby naprawić samochód. Ja chyba tego nigdy nie robiłem. Nie przypominam sobie przynajmniej. Czat. Ludzie. Wy mi musicie powiedzieć.
kurwa, Blood Ring Banger. I jeszcze mamy ziomka, który tutaj będzie strzelał do nich. Boże, jakie fantastyczne. Oj, 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 oj. Tak, rozumiem, że wszyscy będą się tutaj napierdalać między sobą. Ała, ała. Ja mam ich unikać, bić i coś jeszcze... Okej. Okay. To se hot doga pierdolne w takim razie, chociaż nie wiem, czy chcę, żeby tak ujebany człowiek mi hot doga dawał. Spoko! Wytłacz mi ktoś, co się właśnie odbyło? Nie mam zielonego pojęcia. Dostałem 10... Kurwa, jakby 10 tysięcy. Byłem na tym ringu jakieś 10 sekund. 10 sekund, 10 tysięcy. Nic się tam prawie nie odbyło. Nikt mnie prawie nie trafił. Co jest? Wytłumaczy mi to ktoś, o chuj chodzi, nie rozumiem. Jestem zakłopotany i zagubiony. Jak owieczka we mgle. Jak każdy facet ze swoją dziewczyną w sklepie odzieżowym. Co jest? Nie mam pojęcia. Ale no, nie będę narzekał. 10 tysięcy z Afryką to jest akurat dobra opcja. Ja ciekaw jestem tych pieprzonych nieruchomości. Nie wiem, co powinienem kupować, czego nie powinienem kupować, gdzie mogę kupować, ile mnie to wszystko kosztuje, co ja będę z tego miał. No fucking clue. 20 tysięcy na to? Nieruchomość. A kurwa dobra, kup! Nie wiem, co mi to da. To dom jest? Nieruchomość kupiona. Rozumiem, że po prostu chodzi o to, żebym miał miejsce do spania i zapisywania gry, tak? Mogę się tutaj pewnie przebrać. Ta, aż podwójne dyskietki mi się tutaj kręcą. Dobra, czyli sobie po prostu chałupę kupiłem. Save'a. Dobra, to nie jest wyjście, to jest garderoba, tak jest. Jakby mamy dobre stroje w naszej kolekcji, ale czas trochę je pozmieniać. Może coś sobie dorzucę. Chyba czas na powrót różowego zegarka, co? Specjalne, czym są? O, strój parkingowego! Nie, Binko? Czekajcie, Binko to jest ten taki gówniany? Ta je, różowy zegarek wraca na łapę, moi drodzy. Odzyskuje status prawdziwego bangera, więc różowy zegarek musi powrócić. Zapomnijmy o tym, co się działo na tej Blood Bar Arena, czy jak to się tam nazywało. Dalej Binko. Co ja mam na nogi od Binko? Mam te niebieskie dżinsy. Kurwa, one się tak dobrze z tymi butami komponują, że ja naprawdę muszę do nich wrócić. Jakby fajne były te gaciory, ale to jest lepsze. No co ja mogę powiedzieć więcej? To jest po prostu lepsze. Z zipa na tułów mam tylko dżinsową kurtkę, ale ona wygląda aż za dobrze. Z Binko na tułów mam koszulę, bluzę. Jak to będzie wyglądało? Trochę zbyt legitnie, nie uważacie? No ja myślę, że trochę zbyt legitnie. Ale jako, że cały czas mamy gdzieś w pamięci naszych braci z Grove Street... Kurwa, i znowu wybrałem to samo. Tak, to całe miejsce w mojej pamięci zajmują bracia z Grove Street i nie ma miejsca na nich sztę inteligencji. Zielona koszula, moi drodzy. Czas na powrót do klasyki, ale mięsne buty zostają. The meat shoes stay on during sex. Wychodzimy w takim razie. Dobra, gotowe. Mogę sobie gierkę zapisać. Jakby trochę do dupy. Wydaję 20 tysięcy na miejsce do zapisu. Jakby, które miałem zaraz obok inne. Myślałem, że jakieś, nie wiem, pieniądze będę z tego miał cokolwiek. Wiem, że pieniądze zarabiam za posiadanie różnorakich tych terenów w Los Santos, ale to na mnie nie zarabia. Mogę co najwyżej pojechać do naszego przyjaciela Zero i zabrać jakieś pieniądze, które on potencjalnie wygenerował. Jeśli jakieś wygenerował. Bo ostatecznie niech chociaż cokolwiek będzie z tego jego kosmicznego zajarania modelarstwem i zdalnie sterowanymi machinami zagłady i śmierci, nie generuje pieniądze. Będzie mnie stać na kolejne domy. Ile tu wygenerowałeś? Pochwal się. Ile tam jest, bo nie widzę teraz. Za jasne. 3700. No, a w Vice City lepsze pieniądze wyciągałem z jakichś tam nightclubów i tak dalej. A tutaj też się musiałem postarać, żeby to dostać. Nie tak, że kupiłem nieruchomość, miałem z Afryko. No dobra, nadal mam tonę hajsu, więc jest okej. O kurwa, policja. O nie, dach! Oj chuj, i mam wywrotkę. A nie! Żywopłot mi pomógł. Tak jest, żywopłot to jest mój przyjaciel, wbrew temu, co słyszeliście w gazecie. Co czytaliście w sumie w gazecie. Dobra, uderzamy w takim razie do triad. Między 20 a 6, dobra, zapiszemy sobie gierkę w takim razie i cyk. Czas przewinięty. Dobra, let's go. Co tym razem? Co to za nocna akcja? Z zimną krwią! No to... No, można tak opisać wszystko, co do tej pory robiłem. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit! Hey, Holmes, you okay?
Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Ooh. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, this a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. Oh, wow. Fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Ja bym kupił tłumik. To też jest opcja. No dobrze, że w wózku w warsztacie wozi sobie pistolet. Here, take mine. Where'd you get that? Same place about my pants, Holmes. This is America. W Walmarcie. Cóż. Złóż wizytę GZM-u w klubie Pleasure Domes. O cholera jasna, naprawdę? Czy my już w tej chwili lecimy ich odjebać? To trochę hardkorowo, muszę przyznać. Wszystkich trzech? Spermiszcze? Nie, spermusia. Do tego jeszcze El Paso, czy jak on się tam nazywał. I krawaciarza nudziarza, co? Kokainiarza. Wesoły nosek. Bobby Wesoły Nosek. Zapomniałem, że Jeezy to w ogóle jest ten spermuś w moim tutaj słowniczku. Zacząłem się do niego jako Pimp King zwracać, a to troszeczkę zbyt duży szacunek okazuje wobec jego osoby, kiedy mój szacunek wobec niego wynosi około 1/3. 1/3 śmiecia leżącego na ziemi. Jo! Premię za szalony skok, kurwa, dajcie mi premię za to, że się wypierdalam do góry nogami. Chociaż może będzie to warte kiedyś coś. Jak na razie nie, tylko mi kłopoty powoduje, niedowody, jojojo, nie w policjanta, kurwa, mówiłem coś i chuj płonę, dziękuję bardzo. Uciekaj, joo! Czy to się, o kurwa, ci tutaj skaczą. Dobra, na szczęście nie za... to tylko delikatny efekt domino tutaj nastąpił. Na szczęście... robienie takich rzeczy jak wywrotka i eksplozja naszego samochodu na ulicy zabijająca przechodniów nie jest klasyfikowana jako przestępstwo, bo byłoby wtedy cienko, szczerze mówiąc, ale na szczęście puszczają mi to płazem. A mamy pistolecik wyciszony, jakby CJ tutaj zgrywa jakiegoś wielkiego debila, że o kurwa, skąd to masz, skąd ja mam wziąć, typie? Ojebaliśmy domowe domiszcza na 10 tysięcy, dlatego biegasz w... Sorry, man. Przepraszam, nieskończoność. No ale byku, ja jestem kurde kumplem. Wejdź przez szklany dach. Oczywiście, że masz szklany dach. Już tutaj mi się zaczyna przypominać w tej chwili Dying Light. Pierwsze o czym pomyślałem to, że muszę wejść jakoś na ten most i z mostu zeskoczyć po rurach na dół. Miałoby to sens ostatecznie. Dobra, jak tam wbić? Muszą być tutaj jakieś konstrukcje, które pozwolą mi wejść na dach. Nie wiem tylko z której kurwa strony. Z przodu? Szklany dach oznacza jedno, że da się tam jakoś kurwa wejść. Tylko może naprawdę przez most muszę? Nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać. Czy ja... O Boże, ja jestem zjebany, nie! Jakby... Chcę wam... Jakby wiecie, gdzie ja się patrzę, kiedy się dzieją takie rzeczy? Jeżeli idę tutaj, mój wzrok jest skupiony tu. Dosłownie. To, co było tam, wizja peryferyjna. Ja mam w oczach tunel. Jakbym wziął rolkę po papierze toaletowym i wcisnął sobie w oczodoły. Tak patrzę. Tyle widzę. Nie wierzę w samego siebie. Dobrze, że się chociaż sam zorientowałem. Bo jakbym na przykład stwierdził, że pauzuję nagranie i szukam informacji w internecie i zobaczył to, pochlastałbym się. Na wizji. Stryknąłbym się do innego wymiaru. Lecimy w takim razie. Pieprzone rusztowania od mostu. Już bliżej byłem chyba wejścia faktycznie na ten most i skakania niż próby... niż próby jakiegokolwiek dostałeś tam inaczej. Dobra, kurwa, dokąd ja idę? Za daleko jestem, ja pierdolę, co ja robię w ogóle? Myślałem, że muszę przejść całość. Okej, dobra, musicie mi wybaczyć. Tutaj zaraz mogę sobie chyba jakoś zeskoczyć i będę na miejscu. Tylko tak delikatnie by się przydało tutaj zeskoczyć. Nie wiem, czy mi pozwoli delikatnie tutaj zeskoczyć. Czy mi w ogóle pozwoli zeskoczyć? Dobra, jolo. Jo! A! Dobra, tylko troszkę życia stracone. Nie wiem, czy to nawet był ten sposób, o który chodziło, ale działa. Pistolet w łapę w takim razie, wbijamy do środka i coś czuję, czas postrzelać. Podkradnij się, musisz zdobyć ten numer. Dobra, my tutaj na razie zdobywamy numer, rozumiem. Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo trochę się pogubiłem, historia. Złóż wizytę, nie, to tutaj. Kurwa mać, przewijaj, skurwysynu, przewijaj. Nie przewinę więcej? Czekajcie. Historia, do góry, aha. Będę mógł się zasadzić na uczestników spotkania, zdjąć dealerów balasów z Los Santos.
Dobra, okej, okay. Czyli ja na razie mam podsłuchać, że oni się z kimś umawiają na te deale i dopiero potem jakby zdjąć tych dealerów z Los Santos, ale jeszcze nie tych tutaj jakby najważniejszych, to rozumiem, rozumiem. Tam mamy przeciwników? Nie, tylko światła i światła. Mogę tutaj zejść tak jakby bezproblemowo, czy... Mam tu kogo mordować? Jakby o chuj chodzi. Dokąd ja mam się dostać? Tam mamy jakiegoś frajera. Mamy kolejniejsze schody, które mnie pewnie na dół zaprowadzą. Tutaj? Nie, to są na górę. Dobra. Fajny klimacik, taki vaporwave tutaj panuje. Podoba mi się. Nawet chilloutowa muzyka. Do takiego klubu mogę iść, jeśli w ogóle do jakiegokolwiek mam iść. Ale się kurwa skradam. Niesamowite, ludzie sobie tutaj stoją i gadają. A ja odpierdalam jakąś manianę, co jest? Nawet to nie było konieczne. Oj, spermuś. Give me some room, bitch! Bitch! Jaka smutna! Ona tak bezojcowskie zachowanie, a ty ją tak traktuje. Biała taksówka. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me... Okej, okay, rozumiem. You better make a bigger cut this week, jizz. We running low, honey. Jizz. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice at me, no, asshole! Shut up, bitch! Fuck yeah. What a dick! Ona teraz przejdzie na naszą stronę. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. O kurwa. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but... But dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Kochanie? Ass selling. Yay pushing. Piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this, man. Oh, shit. Dobra, chłop ucieka. Trzeba go złapać. Ale to kurwa żaden tutaj już tłumik nie jest mi potrzebny. Potrzebna mi jest czysta siła. Nawet dziwki do mnie strzelają. Co jest kurwa? Jeezy, kolego. Ty zginiesz, kurwa, też, za sam fakt bycia tutaj. Ten jaki Matrix, widzicie go? Jebany. Co on, kurwa, robi? On, jak on długo żyje? Pojebane trochę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ta pizda? O! Won z mojej drogi, kurwa. Ale was dorwę wszystkich. Co ja mam go teraz gonić, strzelać? To jest biały dzień, a tam normalnie. Miałem wrażenie, że jest 22. No dobra, no dobra. Kurwa, samochód by się jakiś lepszy przydał niż to gówno. Dobra, to też jest gówno, ale przynajmniej jest lepsze. Jeezy ucieka z telefonem, złap go. Dobra, limuzyną bym go kurwa nie dogonił. A on i oczywiście idealnie pojechał w tę stronę, żeby jakby ułatwić mi sprawę. Cieszy mnie to wielce. Siema. Napierdalam. O, ho, 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 ho. Boże, jakie to było intensywne. Hej, Jeezy, skurwysynu. Jo, okej, okay, dobra, kocham moje życie, to było coś. Teraz kurwa szybko zebrać telefon z pomiędzy tego ognia, telefon zabrany, zgarnąć... O! Kurwa, policja mnie goni! Ja pierdolę, ty ze Cezarem gada, zwariowałeś. O dobra, nie mam już policji. Oh shit, dobra, o było niezłe. Kurwa, jaka optymalnie te rzeczy robię. Jestem pod wielkim wrażeniem samego siebie. Ale co mają w sobie te jebane rakiety, widzicie? Auta wjeżdżają na ten ogień, same zaczynają płonąć i wybuchają jeszcze dalej, rozprzestrzeniając ten ogień. Niesamowite to jest, aż straż przyjechała, o Boże. Dziękuję wam, drodzy jakby pracownicy miasta, mogę zebrać teraz hajs, który wypadł z permiszcza. Tłuszcz mi spada, kurwa, muszę coś ojebać. Za dużo biegam, za mało jem. Odwrotność tego, co się dzieje w moim własnym prywatnym życiu. O, Boziu, 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 no to interesująco. Jestem pod wrażeniem jakości wykonania tej misji. Nie mam tylko zielonego pojęcia, po co był mi ten pistolet z tłumikiem, bo ostatecznie wbiłem tam do środka, pogroziłem mu tylko tym pistoletem z tłumikiem, nie oddając strzału jednocześnie, co było mega głupie. Jeezy się tam, znaczy Spermuś się tam zapytał, kurwa, czemu go jeszcze nikt nie odjebał? A ja sobie sam zadałem to samo pytanie, dlaczego ja jego jeszcze nie odjebałem? Tylko w niego celuję i przemowy. To było równie durne, co ci źli, wiecie, główny przeciwnik bohatera naszego filmu, który postanawia, że o, ma nad nim taką przewagę, że mu zdradzi cały swój plan. Dokładnie ten sam vibe tutaj był w tym momencie. CJ się trochę za bardzo poczuł. Jo, szalone skoki! Hell yeah!
Czy ja mam tutaj w ogóle jakiś wybór? Tak, mam wybór, dobra. Myślałem, że będę zablokowany w jakiejś jednej misji, ale na szczęście nie. Jadę z powrotem w okolice placu budowy, moi drodzy. Czas teraz nie na odpalanie kolejnej misji, ale na podjęcie się dalszych części szkoły jazdy. To jest coś, co chciałbym ukończyć. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest z tego profit, ale jest to wyzwanie, któremu wiem, że kiedyś podołałem. A że ta seria ma być takim dowodem dla samego siebie, że moje skillsy tylko i wyłącznie urosły, a nie zmalały, muszę ukończyć ją ponownie. I wiecie co? Wiem, że później jest jeszcze szkoła latania. I szkoła latania też musi zostać ukończona. Nie ma tutaj w ogóle pola do dyskusji. Wszystko będzie zrobione, kurwa. Jak zrobiłem misję zero, które tak bardzo mnie sfrustrowały, to zrobię też to. Ej, mamy zapisik i garderobę zaraz obok szkoły jazdy. To musi coś oznaczać. Bąk! O, tak parkuję pod szkołą jazdy. Akurat mi podszedł level do góry. Zaraz przed wejściem. Zobaczmy. Jakby wątpię, że zrobię teraz całą, ale zrobimy jakieś tutaj podejście. Let's go. Co tym razem? To już zrobiłem. Czekajcie. Tutaj mamy już srebro. Tyk, pyk, pyk. No award mamy za to. Jazda po ciasnym torze. Okej. Okay. No to start. Jaki kurs? Prawa trasa, lewa trasa. Weźmy w prawo. Wolę chyba jechać w prawo. Dobra. O! Rozwaliłem jednego pachoła, ale może nie będzie tak źle. O! Cyk. O kurwa, ile ja okrążeń mam? 5? Zwariowaliście chyba. No ale dobra. Teraz, kiedy mogę jakby wciskać ręczny i gaz jednocześnie, to muszę wam przyznać, jazda po ciasnym torze, ciasnym trasie, nawet daje radę. Chuj, kolejny pachoł skasowałem, ale może nie będzie tak źle. To jest denerwujące, bo długo trwa. Ale może się uda. Kurwa, bez tego pachołka nie wiem dokładnie, jakby jak szerokie ma być to okrążenie. Muszę tych zewnętrznych używać, bo się tutaj tylko wywalę na głupi rej. Dajmy chociaż brąz. Całkowity wynik 52. Nie, kurwa, za dużo uszkodzeń. O, nie dali mi medalu. Dobra, YOLO. Najszybciej jak potrafię, najlepiej jak potrafię. Ale teraz już złapałem wyczucie, dam radę. Byleby nie demolować tych pachołów, bo poza tym było dobrze. Czasowo i tak dalej. Wyszło nieźle. Denerwuje mnie tylko ta kamera. Jakaś taka kamera do driftu by się tutaj przydała, która odpowiednio się wygina. Ale w jakiejś grze, ty, w GTA 4 był ten motyw kamery do driftu. Ja pamiętam, że jakieś tam fiksy na to instalowałem, żeby to było albo nie było. O, że coś tam na PC-cie chyba było spieprzone z tym. No dobra, jak na razie idzie nieźle. Drifty tutaj dają radę. Fajne autka mają w ogóle w tej szkole jazdy, trzeba przyznać. Ty, bez zniszczonego pachoła? O kurwa, ale profeska. I brąz tylko? Końcowy czas 79%, ale bullshit. Nie dało się tego zrobić szybciej. Znaczy, na pewno się dało. Co mamy tutaj? Slalom. Oh shit. Dobra, potem nawrotka. Prawa trasa, spróbujmy prawą trasę. Kurwa, oczywiście, że już tego nie znam. Ajajaj, dobra, ale będzie kara, kurwa, za uszkodzenia straszliwa. To się nie uda. O, jeszcze się muszę zatrzymać. Ta, dobre. Kara za uszkodzenia 100%. Dobrze mi wyszło. Dobra. Nie niszczyć pierdolonych pachołków. O, okej. Okay. Dobra, wow. Nie zniszczyłem go. Jestem trochę w szoku, szczerze mówiąc. Okej. Okay. I ustawienie. Ho! Srebro! Szokujące. Końcowy kierunek 84. Tak. Nad tym się za bardzo nie skupiłem, ale nieważne. Zrobiłem. 90 teraz. O, kurwa. To jest ostateczny test driftu, co? Dobra, nie wiem jak mi to wyjdzie. No cóż, zajęte miejsce 0%. Zrozumiałe, zrozumiałe. Spróbujmy normalnym hamowaniem. No nie, to trochę za wcześnie. Nie, 58% dostałem. 17%, jakby idziemy do przodu z tym zajętym miejscem. Idzie mi kurwa coraz lepiej. Super. Nie, nie chciałem wychodzić, jeszcze raz. A, to mi się kurwa uda, tylko muszę sobie wyczuć tutaj, wiecie, odpowiednie... O, trochę za daleko, ale... mamy brąz! Elo, więcej mi nie trzeba. Żeby zaliczyć, wystarczy to. Jazda na dwóch kołach! Kurwa, jak się jeździ na dwóch kołach w tej grze? Nie mam zielonego pojęcia, jakby... Na czym to, kurwa, polega? Miałem się jeszcze zatrzymać tutaj? Czekajcie. Muszę to sobie wyczaić. Jak jadę na dwóch kołach, jakby... O, super, zajebiście. Szybki fail, szybka powtórka. Jadę na dwóch kołach... Och, prawie, ale mam brąz, lol. Nie wiem dlaczego, nie zasługuję chyba. Obrót i odjazd? What the fuck? Spróbujmy lewo. Wykorzystaj napęd na przednią, żeby rozpędzić samochód jadąc tyłem, potem szybko obróć go, przytrzymaj RS, żeby spojrzeć do tyłu. No chyba zwariowaliście.
Okej. Dobra, aż za dobrze mi to poszło. Dobra, nieważne, jakby te napędy, nie napędy, jeżdżenie tyłem, obroty, ale muszę to zapamiętać. O, manewr interwencyjny, to ja pamiętam, jak się kurwa robi. Manewr interwencyjny, dobra, nieważne. Nie było manewru interwencyjnego. Uderz z tyłu samochodu, to pamiętam, tylko trzeba odpowiednio uderzyć. O, proszę, gitara. Jak to? Czekajcie, zajęte miejsce? Zatrzymaj się jak najbliżej drugiego samochodu. Okej, to rozumiem, dlaczego mi to sfailowało. Sukces, sukces, brąz. Nie trzymam więcej, naprawdę. Nie chcecie oglądać moich karkołomnych prób. O kurwa, beczka. Karkołomnych prób wbicia lepszego wyniku. Dobra, spróbujmy tą stroną. Za pierwszym będzie, moi drodzy. Oh, fuck. Kara za uszkodzenia, no tak, bo nie wylądowałem ładnie. Dobra, za pierwszym, ludzie, patrzcie na to. Hojo! Kurwa! O nie, no to zdecydowanie zbyt duże uszkodzenia. Ała! Końcowy kierunek też się nie do końca zgadzał. Jak ja mam wylądować? Jakby, jaka jest tutaj... O Boże, nie, to zdecydowanie nie będzie to. Jaka jest tajemnica wiary w tym? Wykonaj beczkę w powietrzu, przy czym idealnie wyląduj. Kiedy będziesz O kurwa, słucham? Przytrzymaj RT i kręć lewą gałką? Boże. Mówiliście mi o tym. Czekajcie, przytrzymaj RT, żeby rozpocząć. No spoko, a mogę dostać kolejną część tutoriala, czy nichuja? Chyba nie. O Boże. Wait a fucking minute. Pamiętam, dlaczego teraz sobie zdałem z tego sprawę. Ja jebie. Ja mogę kontrolować, co się w locie ze mną dzieje. Ale muszę trzymać prawy trigger. Dopiero teraz szkoła jazdy mnie tego nauczyła. Rajd przez miasto? O kurwa. Jedź na drugą stronę miasta i z powrotem, nie uszkadzając samochodu. O Boże, nie uszkadzając samochodu? Jaja sobie robicie? Czym ja jadę w ogóle? Jak samochód mojego wujka z 97. No dobra. O, może być mocne wyzwanie, nie uszkodzić samochodu, kiedy jeszcze takie szybkie gówno dostałem, naprawdę? O kurwa! Jak ja mam nie uszkodzić samochodu, jak mi się teleportuje przed twarz, kurwa, tramwaj! No, bez jaj. Oho, dobra. Jakby ograniczenie czasowe to jedno, brak zniszczeń to drugie. To jest niestety prawdziwy test kierowcy. Nie uszkodzić samochodu podczas jazdy, co prawda jest ekstremalnie bullshitowy, bo gramy w GTA, a nie w Midtown Madness czy symulator policjanta albo grzecznego obywatela. Nie, kurwa! Zgra o kradzieży samochodów. Gdybym szanował samochody... O kurwa. Gdybym szanował samochody, to bym je, kurwa, kupował i trzymał w garażu, a nie odpierdalał takie akcje. Dobra, czekajcie. Tutaj możemy sobie zawrócić. Mam... O, wow! Kto mi zaliczy teraz? Pewnie dostanę znowu procentową ocenę, ale leciutko tylko go stuknąłem. No powinno być okej. Okay. Nie no, chyba się wyrobię. Zobaczymy zresztą zaraz. Oczywiście, kurwa, ustawienie tych dróg tutaj, jak w San Francisco, nie pomaga. Bo się po prostu uderzę w niej, podbijam. Dlatego może, nie wiem, może powinienem zredukować prędkość, ale pff, kurwa, kto redukuje prędkość? Jedzie tutaj coś przede mną? Chyba nie. Tutaj też chyba nie. Jest git. Tutaj mogę trochę ściąć, żeby sobie zyskać, nie wiem, cenne sekundę czy dwie. I jedziemy teraz prosto do naszego celu, tylko muszę jeszcze wtedy skręcić w prawo do szkoły jazdy. To będzie największe wyzwanie. Pierdolę to, jadę tam, gdzie tramwaj. Liczę, że go tutaj nie ma, chociaż on może tutaj być. Ja nawet nie będę tego wiedział. To jest najgorszy aspekt tego. Dobra, jest git. Won z mojej drogi! Kurwa mać! Jest! Srebro! A widzę, że złoto jest za perfekt chyba. 99% dało mi srebro! Easy jak jebanie, moi drodzy, easy jak jebanie. Nie wiem nawet, co mi to dało, ale zrobiłem to. Szkoła jeżdżenia samochodem ukończona, sweet. Może by było coś lepszego, gdybym miał złoto we wszystkim, ale chuj w to. Nie chcę tutaj być. Yo, DJ, it's like Jethro, dude. To mechanik. Jethro, how is it? Yo, dude, the garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it, and I'll holler at you. Later, man. Czy te wyścigi będą tak samo skomplikowane, jak skomplikowane były... było to Demolition Derby, które się tam odbywało?
Zobaczymy. Na razie uciekamy stąd. Hej, ale chcę zapisać gierkę i chyba jeszcze jeden odcinek sobie dzisiaj nagram, bo czuję dobry flow. A wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja uciekam. Pa, pa.